Cześć, ja jestem Revest, to jest Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i jesteśmy sobie tutaj w karczmie, ze mną klasycznie jest tam Fredka, tutaj laski tańczą. Laski tańczą, gości gwiżdżą, każdy czuje co jest grane. Dobra. Tu jest jakiś Bryan Hodge. Witajcie panie Wiedźminie. Widziałem ogłoszenie, powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A to pięknie, cudownie. Jestem Bryan Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Porozmawiajmy o zapłacie. To ile proponujesz, to stanowczo za mało. No dobrze. O nie, dobra. Gdzie jest? Spację niechcąco kliknąłem, ale dobra, może być tyle pieniędzy. Przysłuchaj siatków. Dobra, możemy przysłuchać. Cierpię na zapaść wewnętrzną. Witaj, wędro. Takich Dobra, on powie nam co nieco na temat tego potwora, to nie jest zbytnio, wiecie. Dzień. Wiecie, no, nie jest to opiekun lasu, pewnie jakaś driada czy coś ten deseń. Ale sobie zmienię jeszcze tylko żarełko, które mam. Dobra, na winko, bo nie chcę wina. Wytrawny Dijkstra. Czy Dijkstra ma swój własny trunek? Kurde, no to nieźle się dorobił chłop. Wypiliśmy trochę. Trochę zblurował nam się screen, ale ciekawie jest, ciekawie. Tutaj kolejne wiedźmińskie zlecenia, które mogą nam się przydać. Wszystkie oczywiście sobie weźmiemy. I lecimy. Odnajdź chatę drwali, co? Dobra, płotka. Dobra, tam jest płotka. Ej, płotka! Gdzie uciekasz? Hej! No, płotka! Jupi! Galopuj! To lecimy sobie do kolejnego wiedźmińskiego zlecenia, ale powiem wam... Czy wiedźmin mi się nudzi? Ani trochę. Powiem wam, że coraz bardziej podoba mi się to, jak rozwijam swój ekwipunek, jak... wiecie... Staram się, by mój Geralt był jak najlepszy, jak najbardziej rozwinięty, jak najbardziej... Dobra, gdzieś tędy? Olerka. Z brzegiem pobiegnę. Myślę, że będzie lepiej, brama portowa. Staram się, żeby oczywiście mój Geralt był jak najlepszy, jak najlepszym wojownikiem, jak najlepszy ekwipunek zdobyć. Wiecie, może nie jestem jakimś nowym graczem Wiedźmina, nie jestem jakimś starym graczem Wiedźmina, ale nowym. Pierwszy raz gram w tą grę, więc jakby chciałbym, żebyście też przy... Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Poprosiłbym, żebyście przy mrużeniem oka też patrzyli na to, jak prowadzę tę serię, ponieważ jeszcze do końca nie umiem w to grać, ale uczę się, każdy się uczy. Dziękuję oczywiście za jeszcze jakieś rady, które mi podsyłacie, bo to też jest całkiem fajne. Dlatego wiadomo, że ja wybieram sam jak gram i decyzję. Księży Gron. Głębokie kolejny. Tu musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. No to ruszamy w stronę wycinki. pewnie trop się urwał, co? Pewnie nekery ich napadły. Ale no wątpię, żeby... O, neker wojownik, no to neker wojownik mógłby coś im zrobić, faktycznie. Dobra. Koks. Nekery mogły im coś zrobić, ale widzę, że wóz dalej jechał i całkiem widać te ślady. Piekun lasu. Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Co to jest? Do walki. Krasnoludy i coś dużego. Coś dużego, ale co? Chyba jeden nawet uciekał. Jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. Prawdopodobnie może nadal żyje jeszcze, ale nie, niestety nie. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi tak, że się udusił. Czy coś tu jeszcze więcej jest? Zbadaj miejsce ataku. Zbadamy, zbadamy. Tu coś jeszcze jest. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Bandyci? Wątpię. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze coś musi być. Bo widzę, że to nie jest jeszcze wszystko, co... Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą Leszym. Powinny być przy totemie. Może tędy. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Tam są jeszcze ptaki. Oto i totem Leszego. Jak go zniszczę, zdenerwuje się i wyjdzie z nory. No to może być... śmiesznie. Dobra, dawaj broń. Jest i Leszy z mojej miniaturki. Chcesz zobaczyć, jak wygląda? Okej, tylko jest taka sprawa, że ja nie... Dobra, płoń. Dobra, to ogień kontra drewno. Spalę cię na popiół. Kruki służą Leszym, więc będzie mnie krukami jeszcze nawalał gnój. Płoń! Okej, ogień na niego fajnie, ładnie działa. Dobra. Będę miał nowy opał na zimę. Płoń! Pyk. Nie za dużo od razu. Ała! To było niezłe. Dobra, uważaj na korzenie. Łapki Leszego. Tylko uważać jeszcze na... ptaki, które no faktycznie no nic mi nie robią, ale sam Leszy może mi dużo zaszkodzić nimi. Cholera, to szczególnie te jego łapki cholerne. Szlak, skończyły mi się jaskółki. Nie jest to dobry znak. Ała. To Co prawda trochę biją. Dobrze, że wziąłem sobie tą łódkę z kurczaka i to jedzenie. Faktycznie przydatne. Płoń! Będę miał nowy opał na zimę. Kurde, dobra, uważać, bo on ma długie... Strasznie te kikuty. Próbowałeś. Dobra, ostrożnie. Trochę go podziargaliśmy. Jego ptaki są najgorsze. Ała, zaraza! Faktycznie, biją sporo. Dobra, uderzmy go. Czy on się trochę wyleczył tymi ptakami? Poka ptaka! Poka ptaka! Au, 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 au. Ostrożnie. Leszy się wkurzył. Ała. Ostro, ostro. Dobra. Spróbujmy. Dobra, Quen nie jest za bardzo dobre na takiego czegoś. Oślepia przeciwników i niszczy gniazda potworów. Dobra, oślepienie. Nie wiem, czy to dużo dało, ale chyba nic. Bo nie czuję różnicy za bardzo. Jest strasznie silny ten Leszy. Panie Leszku! Niech się pan napije, dobra? Zamroziłem gnoja. Trochę lepiej będzie mi go bić. Dobrze. Teraz trochę więcej obrażeń zyskuję. Co mi się podoba. Dobrze. Ała! Ty gnoju. Ty cwany gnoju. Pokaż co umiesz. No chodź. Dobra. Trochę go się pozbyliśmy. Dawaj Leszy. Dawaj Lesiu. Panie Leszku, proszę za mną, do tańca. Dobra. Ktoś mi pomógł? Dostał od kogoś strzałą. Dziwne. Nie mam pojęcia od kogo dostał tą lepę. Strzałą. Ale ktoś mi pomógł. Tylko kto? Bo on dostał lepę strzałą, bo nawet go widzę. Dobra. A, wzywa swoje wilki. Natura za nim, co? Wilki na 22 poziomie? To nie jest dobre. Okej, już rozumiem trudność tej misji. Będzie swoje gnidy przyzywał. Dobra, jeszcze trochę. Cholera, jeszcze jeden cios. Dobra, załatwmy tego wilka. Ktoś mi pomaga, naprawdę. Czarny jednorożec i trofeum z Leszego. Czym jest czarny jednorożec? Słaba broń stalowa. Kurde bela, spodziewałem się czegoś więcej. Ale ktoś mi pomógł. Skojatel mi pomógł. Wimblade! Uberscheiße? Bro! Fredka! Chodź tu do mnie z tym telefonem, bo ja nie wiem, która jest minuta. Ale całkiem ładnie nam poszło. Prześpimy się. Zregenerujemy sobie dzięki temu miksturki. I trochę wyleczyliśmy się. Przy okazji, mam nadzieję, że teraz poziom wbije. Fajnie by było. Aha, znowu to. Dobra. Chyba już nawet te wilki nie dawają mi żadnego expa. Tak mi się wydaje. I faktycznie, no z Leszym mieli problem. Cześć. Witajcie, panie Wiedźminie. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda... A nie przyjdzie tu jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy... A, no tak, no tak. No. Bywaj. Bywaj. Jest kolejny poziom. Hej! 23. Zostaw te punkty. Rozdysponuję już przy was. Punkty. Talenty. Szkoły Gryfa, Szkoły Kota. Sztunku obrażeń krytycznych. I wręcz sztunek sobie pójdziemy, czyli wykup umiejętność. Jej. I teraz musimy mieć jakiś... to jest na 26 poziom. Znak Quen. Jakiś taki słaby jest ten znak Quen, więc zamienię sobie na to i dzięki czemu mamy lepsze. Dobra, kolejne jakieś zadania, które mamy. Ciągle te poboczne, tak, uwielbiam poboczne. Zlecenia wiedźmińskie. Jak mało nam już zostało tych zleceń. Szkoły Gryfa, potem sobie to ogarnę, ale nie wiem czy iść w szkołę Gryfa. Porozmawiaj z Kurtem Dysartem. Zlecenie na 24 poziom w Nowigradzie. No, które nie jest daleko, więc możemy sobie to zrobić oczywiście. Czy tutaj... Okej, odznacz sobie i mógłbym się teleportować, będzie dzięki temu szybciej się dostaniemy, no wiem, ale mi się język zaplątał. Nowigradzkie korony otrzymane oczywiście. Na ryneczek i ruszamy już coraz lepiej z Wiedźminkiem, który powoli ma dla nas coraz mniej zleceń. Niedługo też będzie trzeba znowu ruszyć z wątkiem fabularnym. Dobra, czy to jest tutaj? Tak, i tutaj będzie. Porozmawiaj z Kurtem. Zobaczmy ten nawiedzony dom. Tak? Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły Kota. A ty z której jesteś? Ze szkoły Wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego wiedźmina stamtąd. Barnaba? Nie, jakoś na B. Zresztą, nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę. Ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tyng leci. I nawet ziemia się rusza. Dałoby się coś z tym zrobić? Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś... Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowi... No więc ile... Ile? 300 wyziom. Zgoda. Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Dobra, idziemy sprawdzić ten budynek, zobaczmy co tam jest. Ogólnie misje poboczne w Wiedźminie to... Ale gębę masz skrzywioną. Wcale nie. Geralt jest przystojny, nie mówcie tak głupie baby. Wy macie tak rozdwojoną pipkę, że nawet... gęś takiej nie ma, okej? Okay? Jakbym zobaczył twoją pipkę, to tak jakbym zobaczył zgniłą brzoskwinię, która leży od 2 lat u mojego dziadka, kappa, pod ziemią. Kupiec. Kupiec, co tam masz? Co tam kupcze masz? Aha, kupiec nie ma nic, ale mogę mu coś sprzedać. Może coś słabego mu sprzedam. Dobra. Aha, ten kupiec nie ma dostatecznej ilości pieniędzy. Mhm. Dobra, to masz buty. I to masz te. Dobra, zawsze jakieś pieniążki. Polecam się na przyszłość. Spoko. Już zawsze to mniejsze odciążenie, prawda? Ej, udaj się do nawiedzonego domu. Całkiem daleko ten nawiedzony dom. Bardzo daleko. Nie dziwię się, że jest nawiedzony. Myślałem, że gdzieś jest w mieście, ale... Dawaj płotka. Dawaj płotka i robimy zlecenie. Kiedyś powiem wam, że chciałem być cosplayerem, ale... Potem stwierdziłem, że... Może jednak nie. A potem stwierdzałem, może jednak tak. Nie wiem, chciałem kiedyś być cosplayerem i chciałem wam, no się z wami podzielić. A wy, no chcieliście być kimś, kim nie zostaliście? Dajcie mi znać. Bo to może być nawet ciekawy temat, bo wiadomo, od mniejszego zaczyna się takie... Chciałbym być, nie wiem, kosmonautą, bla bla, naukowcem, tym, nie? A wiadomo jak to się potem toczy, że kończy się w maku. Albo coś ten deseń. Jakie mieliście kiedyś marzenia, które teraz uważacie za głupie? Ewentualnie dążyliście do tego całe życie. Dobra, kolejny znacznik teleportu, więc też fajnie. Ej, faktycznie się trzęsie. Gdyby to był jakiś upiór, już by mnie zaatakował. Ulepszony smoczy cen jakiś. Coś jest na dole. Radowid, pierwsze kroki. Pomniejszy glif, co? A, dziękuję. Są jakieś... Duchy? 5. esencja. Wydaje mi się, że ten mały taki ciućmok... No dobra, tutaj muszę Arda użyć. Od dawna nikogo tu nie było. To jest jakiś golem. Gdzie to będzie? Słyszałem za drzwiami coś. Faktycznie jest tam jakiś dźwięk. To nie jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. I ze dźwięki. No tak, no. Dobra, czyli muszę pewnie tutaj przepłynąć. Spróbujmy. O, dziwne to było. Dobra, użyjmy tej dźwigni. Uruchomił się jakiś mechanizm. Ciekawe. O, właśnie, będę musiał sobie zrobić kolejny ulepszyć mój wiedźmiński ekwipunek, bo mam już ten poziom, w którym mogę aktualnie ulepszyć swój ekwipunek. Golem. Albo nie golem? Co to kurde jest? Żywiołak ziemi i to dość potężny. Prawie udało mu się uwolnić z magicznych oborów. Gdyby nie ta podróż, ja potem musiał pokonać. Dobra, podpory. Czy ja mam użyć Arda na te podpory? A byłem pewny, że się zawali. Oła! Raz zniszczyłem magiczne zaklęcie chroniące. Cześć! Poznajmy się, Terazanę. Tyrazane, teraz masz przerąbane, a nie tyrazane, yeah! Motherfucker! Dun, 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 dun. Quen? Fuck yeah! Poznaj my combo. Ładnie, ładny wymach miałeś. Pięknie. Kozak, ładnie się bijesz. Ładnie, ślicznie. Śliczny golemik. Grzeczny golem. Znaczy to jest żywiołek ziemi, ale podobny do golema. Ładnie. Kiedyś chyba nawet zwalczyliśmy z podobnym w jedynce. Wygląda identycznie trochę. Co przykrew? Obrażenia krytyczne ciągle mu sadzimy, więc bardzo, bardzo ładnie. Co skaczesz? O ty gnojku mały. Ładnie sobie radzisz, co? Ciekawie, ciekawie. Całkiem ładnie sobie radzisz. Ciach, 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 ciach. No dawaj. Dawaj, gruby. Tańczmy! Frajerze. Dobra. Nadujmy sobie znowu. No co się denerwujesz? Ojojojoj, jaki jestem zły. Ciach, ciach, ciach. O! No to po tobie, kolego. Oh. Zerwij kaptur. Nowy mieczyk. Ciekawe czy fajny. Bra. No słaby. O 39 mniejsze obrażenia. Ja muszę naprawić swój miecz srebrny. O. Świetnie, naprawmy. Ponaprawiajmy te nasze rzeczy, bo warto. Okej. I ekwipunek by warto naprawić nasz. Cudowny. Dobra. Który jest najbardziej zniszczony? 97, 90... Dobra. Praktycznie nieruszone, nie? No i co? To by było na tyle? Odbierz nagrodę. Łatwe. 31 minuta. Co? Coś nie tak? Nie. A najgorzej, że trzeba iść teraz 1000 metrów. Ale jest jeszcze... A nie! Szybka podróż. Do rynku. Co? Ajajaj. Aż tu masz zimne ręce. No bo zimno mi. Dość mam tego. Zaraz powiedzą w komentarzu, że o mnie nie dbasz. Znając ich. Nie znaczy oko zaczepić? Jeszcze jak. Dorodne dziewczyny. Okej, nachlałem się trochę. No tak, cały dzień zmarnowałem. Gdzie? No tu, gdzie cię macam. No pewnie tak. Czemu mnie macasz znowu? Nie mogę. Możesz. O właśnie, co do... Muszę sobie jeszcze jedną rzecz zrobić. Edytować? Nie. Postać? A nie, dobra, rozdysponowałem punkty. Co? To jest siła ataku, a to jest... To jest siła ataku. Ale to za to nie ma boosta. Czyli mniejszą siłę ataku bym miał. Ale większa żywotność, czy... I tak byś miał tak samo i tak. Masz tutaj najmniej punkt. No faktycznie, i teraz mam większą siłę ataku. Fajnie by wbić tutaj jeszcze jeden ten i dać kolejny znak. I wtedy będę miał moc znaków większą. Tak? Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? W podziemiach był uwięziony żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. No i zlecenie wykonane. Nie wiem, czy robić jeszcze na tym odcinku jeszcze jakieś... No dobra, ale bardzo dużo doświadczenia. Dobra, co zrobimy sobie w następnym odcinku? Ostatnie zlecenie wiedźmińskie, które aktualnie mamy. Porozmawiaj z Brunem, zaginiony brat, które jest... Pieruna jeszcze dalej, więc teleportujemy się stąd i kończymy odcinek. Mam nadzieję, że odcinki wam się podobają. Jak sądzisz, Fredka? Podobają mi się? No chyba tak. Na bank. Także dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Dzięki, że byliście, dzięki za wszystkie łapki w górę, w dół nawet. Dzięki wam za poświęcony czas. Dobra, dzięki wam za poświęcony czas. Trzymajcie się. O właśnie, czekaj, bo co? 33, aha, dlatego to mi pokazuje, że mogę zginąć, czaszkę. No, czyli będzie trzeba zrobić o tych... podstawowych rynsztunku. Ale to jest jakieś rynsztunku lepsze niż szkoły. Teleportuję się do najbliższego i będziemy kończyć. Bo warto ulepszyć sobie te szkoły Gryfa. No bo szkoły kota, no bo akurat w tę mańkę idę, nie? Szkoła kota. Szkoła cicika. Co jest cicik? Cicik. Dobrze, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. No i do usłyszenia. Miłego dnia. Hej, hej. Zapisz grę, papa. Dzięki. Trzymajcie się. Hejos.